No kochani, dzisiaj to prawdziwy kinowy klasyk, czyli Gladiator. Jedno z najważniejszych i chyba najbardziej kultowych widowisk historycznych, które dało nam Hollywood, czy też Fabryka Snów. I jak część z Was zapewne wie, na kanale Inna Historia jakiś czas temu narodziła się nam taka mała tradycja, w której konfrontujemy filmy skupiające się w dużej mierze na historii z historią właśnie. Sprawdzamy, ile jest w niej prawdy, a ile fikcji. I do tej pory rozprawiliśmy się z filmem 300, Królestwem Niebieskim i Apokaliptą. I wszystkie te filmy znajdziecie oczywiście w kartach, czy też na kanale. I teraz przyszedł czas na Gladiatora. Głównie dlatego, że taki był Wasz wybór z ankiety, ale również dlatego, bo jest to chyba jeden z moich ulubionych filmów, takich wysokobudżetowych hollywoodzkich, który dotyka historii właśnie. Mimo tego, że popełnia faktycznie całą masę błędów, większych i mniejszych. Zanim wystartujemy, oczywiście zaznaczę jak zwykle, że w kartach w prawym górnym rogu czeka na Was kolejna ankieta, w której będziecie mogli wybrać temat kolejnego odcinka Innej Historii oraz, że jeżeli spodobał Wam się ten materiał, to żebyście zostawili pod nim łapkę w górę, bo to zawsze pomaga i pozwala dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. Tyle formalności, to teraz zaczynamy analizę dziecka pana Ridleya Scotta. Jakkolwiek to nie zabrzmiało. Lecimy. Podejrzewam, że każdy, kto ogląda ten materiał, widział już Gladiatora, albo przynajmniej o tym filmie słyszał, ale dla takiego, nazwijmy to, dziennikarskiego obowiązku musimy sobie chociaż w kilku słowach opowiedzieć o samej produkcji i o jej fabule. Za przygody Maximusa odpowiedzialny jest pan Ridley Scott, który, jak pokazuje jego reżyserski dorobek, no ma silne ciągoty do romansów z historią i do poczwar wyskakujących z klatek piersiowych, ale z tymi drugimi to ostatnio idzie mu dosyć mizernie. Z filmów historycznych pan Scott dał nam Pojedynek, Wyprawę do Raju, Królestwo Niebieskie czy też Robin Hooda, ale jego najpopularniejszym dziełem z historią w tle nadal pozostaje Gladiator z roku 2000. Produkcja kosztująca 103 miliony dolarów została obsypana nagrodami. Zgarnęła aż 5 oscarowych statuetek i spowodowała, że mizianie zboża na polu no już nigdy nie będzie dla nas takie samo. Film przenosi widzów do starożytnego Imperium Rzymskiego, schyłku II wieku naszej ery i schyłku panowania cesarza Marka Dumbledora Aureliusza. To brzmi jak żart, może niech nie zabrzmi jednak jak żart, bo Richard Harris świetnym aktorem był. Poznajemy Maximusa, prawą rękę cesarza, i Commodusa, lewą, tą bardziej niewdzięczną rękę cesarza. Gladiator wedle zaleceń Hitchcocka rozpoczyna się z grubej rury od świetnie zrealizowanej bitwy z Germanami. Następnie nasz główny bohater zostaje zdradzony i z generała armii spada do poziomu niewolnika, co stanowi początek jego Odysei, której zwieńczeniem jest walka z cesarzem Commodusem na arenie rzymskiego Koloseum. No, mega telegraficzny skrót. W każdym razie, jeżeli chodzi o takie bardziej filmowe aspekty, to Gladiator broni się tak naprawdę pod każdym względem. Świetne aktorstwo Russella Crowe'a i Joaquina Phoenixa, ekstra kostiumy, bardzo dobry scenariusz, no efekty specjalne również są pierwszej próby, pod tym kątem nie ma się tak naprawdę do czego przyczepić. Historycznie sytuacja nie wygląda już jednak tak kolorowo. Mało tego w sumie, bo Gladiator jest według niektórych jedną z hollywoodzkich produkcji, która popełnia chyba największą masę błędów i z planu podczas produkcji odeszli nawet co po niektórzy konsultanci historyczni, a niektórzy zadecydowali, że nie chcą, aby figurowali w napisach. No i skoro takie poważne zarzuty padają, to chyba wypada się przyjrzeć temu, czy Gladiator faktycznie zasłużył na taką złą historyczną renomę. Zacznijmy od otwierającej film bitwy z Germanami. Bazą tego filmowego starcia najpewniej była bitwa pod Laugaricium na terenie dzisiejszej Słowacji. Wbrew temu, co mówią nam początkowe napisy w filmie, nie kończyła ona definitywnie konfliktów z barbarzyńcami. To jest po prostu wytrych filmowy. W rzeczywistości, po śmierci cesarza Marka Aureliusza, to właśnie znienawidzony przez wszystkich Commodus doprowadził do zawarcia traktatów pokojowych z germańskimi plemionami Markomanów i Kwadów. Sami Germanie w filmie są przedstawieni niezwykle stereotypowo, jak banda dzikusów w skórach przybyła zza muru na północy Westeros. Trzeba pamiętać, że w momencie, w którym toczy się akcja filmu, Germanie przepychali się z Rzymianami już od blisko 300 lat i wzajemnie się od siebie uczyli, a barbarzyńcy końca II wieku naszej ery byli już całkiem dobrze zorganizowani. Szansa na to, że ruszaliby na świetnie wyszkolone wojska rzymskie kupą, odziani jak na imprezę przebieraną, której motywem przewodnim jest kamień łupany, no byłaby więc równa zeru. Filmowa bitwa całkiem dobrze oddaje za to stopień zorganizowania rzymskiej armii, chociaż i na tym polu nie obyło się też bez kilku wpadek. Po pierwsze, Rzymianie nie łamaliby szyku swoich pieszych formacji i robiliby wszystko, co by mogli, aby nie doprowadzić do luźnej sieczki, jaką serwuje nam Gladiator.
Ponadto film dla celów widowiskowych oczywiście sugeruje widzom, że Rzymianie decydowaliby się na użycie balist i katapult podczas bitwy w lesie, no co z logicznego punktu widzenia po prostu mijałoby się z celem. Domeną machin oblężniczych były przecież, no nie trudno zgadnąć, oblężenia. Przejdźmy teraz do postaci dramatu i bohaterów filmu. Zacznijmy może od cesarza Marka Aureliusza. Aureliusz uznawany jest przez historyków za jednego z ostatnich wielkich cesarzy rzymskich. Faktycznie udało mu się obronić rzymskie granice podczas wojen markomańskich, których teoretyczne zwieńczenie widzimy w filmie. Poza tym był człowiekiem niezwykle inteligentnym, a na jego światopogląd silny wpływ miała filozofia stoicka. To wszystko naprawdę trafnie ukazuje kreacja aktorska Richarda Harrisa, bo w jego Aureliuszu widać to doświadczenie, mądrość i zmęczenie. Błędy w przedstawieniu tej postaci też się oczywiście pojawiają. Jedne mniej rażące, inne bardziej. Na pewno trzeba zaznaczyć, że nie mamy absolutnie żadnych dowodów na to, że Marek Aureliusz marzył o przywróceniu do życia Republiki Rzymskiej. To tylko filmowy pean Ridleya Scotta dla idei demokracji. Nic więcej. Ponadto, wbrew słowom, które padają w scenie dialogowej pomiędzy Maximusem a Markiem Aureliuszem, cesarz nie poszerzył granic rzymskiego imperium. Udało mu się je jedynie obronić, a wierzcie mi, dobre i to. I teraz rzecz chyba najważniejsza dla całego filmu, czyli relacja Marka Aureliusza z synem Commodusem. No bo to właśnie ta relacja nadaje bieg praktycznie całej historii, którą widzimy na ekranie. W Gladiatorze chęć przekazania przez cesarza władzy Maximusowi zamiast rodowitemu synowi łamie serducho Commodusa i popycha go do uduszenia ojca. I całe poprzednie zdanie można wyrzucić do śmieci, bo nie ma ono kompletnie nic wspólnego z prawdą. Historyczny Marek Aureliusz nie został zamordowany przez swojego syna. Owszem, zmarł w 180 roku naszej ery. Tutaj punkt dla filmu, ale przyczyną jego śmierci był po prostu pogarszający się stan zdrowia. Co jednak ważniejsze, to sam koncept tego, że Aureliusz nie chciał przekazać synowi władzy, jest w dużej mierze wyssany z palca. Commodus od najmłodszych lat był przygotowywany do przejęcia władzy. Towarzyszył ojcu podczas jego kampanii, a od 177 roku współrządził z nim imperium. Po śmierci ojca w roku 180 w wieku 19 lat rządził samodzielnie. Co prawda, trzeba jednak zaznaczyć, że wedle niektórych zapisków historycznych, m.in. Cassiusza Diona, Marek Aureliusz miał pewne obawy dotyczące przejęcia sterów okrętu zwanego Rzymem przez Commodusa, no ale jednak przed przekazaniem władzy go to nie powstrzymało. Jeżeli chodzi o samego Commodusa, to w filmie jest on głównym czarnym charakterem i wybór ten jest wyjątkowo trafny, gdyż pod niektórymi względami historyczny Commodus był jeszcze gorszy niż ten filmowy. Od najmłodszych lat wykazywał się sadyzmem, skazując sługę na spalenie żywcem za przygotowanie zbyt gorącej kąpieli. Z wiekiem jego stan się nie poprawiał, a rządy Commodusa zapisały się w historii jako wyjątkowo krwawe. Po przejęciu władzy po Marku Aureliuszu Commodus nie skupiał się na sprawach państwowych, co film dosyć trafnie oddaje. Jego relacje z senatorami były gorzej niż chłodne, a od rządzenia Commodusa dużo bardziej interesowały walki gladiatorów, co ponownie film zaznacza. Ponadto Commodus był megalomanem i narcyzem. Przykładowo kazał zmienić nazwę miesięcy na swoją cześć. Organizował krwawe igrzyska, które szczerze go fascynowały, a nawet sam stawał na piaskach areny, bawiąc się w gladiatorowanie. Walki te były oczywiście ustawiane, tak jak ta końcowa walka z filmu, chociaż no ta się nigdy nie wydarzyła, gdyż Commodus zginął w o wiele mniej epickich okolicznościach. Został po prostu zabity podczas kąpieli przez zapaśnika imieniem Narcyz. Film też ciekawie zagina czasoprzestrzeń, bo znienawidzony Commodus był cesarzem przez 12 lat, bo aż do roku 192. W filmie ten okres skrócono mniej więcej o okrągłe 10 latek. Zanim przejdziemy do Maximusa, musimy sobie powiedzieć jeszcze słów kilka o Lucilli, siostrze Commodusa. Tutaj mamy prawdziwy miks faktów i fikcji. Po pierwsze, to, że Commodus dążył do nawiązania intymnych relacji z Lucillą, możecie włożyć między bajki, nic na ten temat nie wiemy. Po drugie, wbrew temu, co prezentuje nam film, Lucilla w czasach panowania Commodusa nie była wdową, lecz mężatką i była na tyle ambitna, że faktycznie uczestniczyła w spisku przeciwko swemu bratu. Skończyło się to dla niej niestety całkiem inaczej niż w filmie, bo spiskowe mleko się wylało i na zlecenie Commodusa została zamordowana w roku 182. Czwartą postacią, której musimy poświęcić uwagę, jest oczywiście Maximus, który chociaż postacią historyczną nie był, to stanowi zlepek historycznych pierwowzorów. Jednym z nich był oczywiście wspomniany już Narcyz, zabójca Commodusa, ale obok tego trzeba wspomnieć jeszcze przynajmniej trzech innych inspiratorów.
Pierwszy to Publius Tarutienus Paternus, prefekt pretorian, który brał udział w wojnach markomańskich prowadzonych przez cesarza Aureliusza. Drugi to Tyberius Claudius Pompeianus, faworyt Marka Aureliusza, który dowodził podczas wojen markomańskich i poślubił nawet córkę cesarza, Lucillę. Do tego dodajmy jeszcze domieszkę Spartacusa, który przewodził największemu powstaniu niewolników w starożytnym Rzymie i voilà, Maximus jak malowany. O naszym tytułowym gladiatorze trzeba powiedzieć jeszcze dwie rzeczy. Po pierwsze, ksywa Hiszpan, która już chyba zawsze będzie kojarzyć mi się z serialem Kryminalni, czy też Spaniard, która na pewnym etapie filmu do niego przylega, ma się do starożytnego Rzymu jak pięść do nosa. Pierwszy raz w języku angielskim określenie to na piśmie pojawia się dopiero na początku XV wieku. Poza tym Maximus posiadał też syna, który był pierwszą osobą na świecie mówiącą po włosku i to w II wieku naszej ery. No to się nazywa wyczyn. Kiedy wszyscy wokół gadają po łacinie czy też po angielsku, on o nadjeżdżających żołnierzach mówi Mama i soldati! Łebski gość. No to teraz możemy przejść do omówienia tego, co w Gladiatorze chyba najważniejsze, czyli walk gladiatorów. Jakiś czas temu, już dłuższy czas temu w sumie, to przygotowałem materiał na ten temat, który znajdziecie oczywiście w kartach, więc pozwólcie, że tutaj skupię się po prostu na błędach, które popełnia film w tym temacie. Najbardziej są one widoczne podczas walk, które w filmie toczą się na prowincji. Model, wedle którego gladiatorzy bez większego szkolenia wrzucani są na arenę kupą na rzeź, ich właścicielowi by się po prostu nie opłacał. Gladiator w czasach starożytnego Rzymu był inwestycją, która miała się przecież zwrócić. Najpierw go długo szkolimy, dobrze żywimy, a dopiero później wypuszczamy na arenę, co pozwala nam zapchać kieszenie mamoną. W scenach w Koloseum wszystko wygląda już spójniej, co jak się domyślam wedle zamysłu twórców miało stanowić po prostu kontrast do walk na prowincjonalnych arenach. Rzymianie nie nazywali jednak Koloseum Koloseum, gdyż ten termin został ukuty wieki później. Tą majestatyczną budowlę mogącą pomieścić 50 tysięcy widzów określano mianem Amfiteatru Flawiuszów. Kobiety mogły oglądać walki, ale w oddzielnych sektorach, czyli inaczej niż widzimy to w filmie. Jeżeli chodzi o te wszystkie inscenizacje, odtwarzanie bitew, które obserwujemy na ekranie, to nie jest to wymysł scenarzystów. Rzymianie faktycznie lubili się w coś takiego bawić i to nawet z większym rozmachem niż widzimy to w filmie. Zdarzyło się nawet, że arena została wypełniona wodą, aby odtworzyć bitwę morską. No, miały rozmach rzymskie syny. Poza błędami, które wymieniłem, gladiator popełnia jeszcze całą masę baborii mniejszych i większych dotyczących np. uzbrojenia albo nazewnictwa, no i tak dalej, ale przynajmniej w moim odczuciu nie są to błędy, które w jakimkolwiek stopniu odsuwają gladiatora od miana filmu kultowego. Bo w wypadku gladiatora są to w większości jednak błędy niegroźne, które nie wykrzywiają w dużej mierze naszego wyobrażenia o czasach minionych. No nie jest to poziom apokalipsy, który wpycha nam jakieś ideologiczne papki prosto do gardła. I chociaż nie jeden historyk, no jestem tego przekonany, powiedziałby, panie, gladiator, to panie, bajka jest, to ja zawsze takiemu historykowi odpowiedziałbym, że to właśnie gladiator spowodował, że w dużej mierze zainteresowałem się historią. No i za to gladiatorowi, przynajmniej z mojej strony, należą się pokłony. Przynajmniej jakieś takie średnie, ale no, pokłony, nadal. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o Marku Aureliuszu czy też Komodusie, to w opisie odcinka zostawię Wam kilka ciekawych linków do artykułów na stronie histmag.org, bo to jest miejsce, gdzie jest kupa informacji na temat historii. To jest miejsce w internecie, gdzie każdy historyk mógłby sobie po prostu zamieszkać, budować swój internetowy domek i tam koczować. Poza tym ponownie wspomnę, że jeżeli spodobał Wam się ten materiał, no to będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie pod nim łapkę w górę, podzielicie się nim ze znajomymi oraz jeżeli jesteście tutaj nowi, to zasubskrybujecie kanał, bo to zawsze pomaga, zawsze dodaje wiatru w żagle i zawsze dodaje dużej dozy, dużo motywacji. W kartach w prawym górnym rogu, ponownie się powtarzam, znajdziecie ankietę, dzięki temu zadecydujecie o wyborze kolejnego odcinka Innej Historii. A jeżeli mało Wam mojego gadania, no to wpadajcie na stronę podcastu Inna Kultura, gdzie możecie posłuchać już 13 odcinków godzinnej paplaniny mojej i Jaśka. Link znajdziecie oczywiście w opisie. A na koniec pozostało mi jeszcze zapytać Was, co Wy uważacie o filmie Gladiator. Czy faktycznie zasłużył on na miano kultowego, może Waszym zdaniem nie? Oraz zachęcam Was do tego, żebyście podzielili się w komentarzach innymi błędami, o których nie wspomniałem, a który Gladiator popełnia. Także tyle ode mnie, moi drodzy, słuchajcie, na dzisiaj. Widzimy się już całkiem niebawem, ale to oczywiście zupełnie inna historia. Ciao, bambino, arrivederci Roma.